Dzisiaj jedziemy do Valdemosy, a stamtąd do stolicy wyspy, którą jest Palma de Mallorca. Mallorca jest największą wyspą w archipelagu Balearów. Ma około 100 km długości i powierzchnię liczącą 3640 km2. Wyspę zamieszkuje ponad 900 tysięcy osób. Valdemosa to niewielka miejscowość w górach Sierra de Tramontana. Liczy około 2000 mieszkańców. Palma de Mallorca to najczęściej odwiedzane miejsce na wyspie. Coca de patata, bułeczki z ziemniakami. Początki miasta sięgają XIV wieku, kiedy to król Sancho I kazał wybudować pałac w górach. Cierpiał na astmę, a w górach czuł się najlepiej. W pałacu spędzał większość swojego czasu, aż do śmierci w 1324 roku. Valdemosa leży kilka kilometrów od wybrzeża, z tego powodu, że Majorkę często najeżdżali piraci. Dystans ten zapewniał niezbędny czas, by w przypadku napaści od morza miasto mogło skutecznie przygotować się do obrony. W Valdemosie ma swoją posiadłość Michael Douglas, a w mieście funkcjonuje założone przez niego centrum kulturalne Costa Nord. Niewysoka kamienna zabudowa, wąskie i kręte uliczki, kwiaty w donicach stojące przed domami tworzą niezwykły klimat. Kościół pod wezwaniem świętego Bartłomieja. Z upływem czasu był przebudowywany i remontowany, ale już w wieku XVIII osiągnął formę zbliżoną do tej, którą oglądamy obecnie. Kościół jest jednonawowy, zbudowany na planie krzyża łacińskiego. Ma aż 12 ołtarzy bocznych. Przy ulicy Rektoria znajduje się dom, w którym w 1531 roku urodziła się Katalina Thomas, zakonnica kanonizowana w 1930 roku. W domu urządzono kaplicę z figurą świętej. W dniu 28 lipca wybrana dziewczynka symbolizująca świętą bierze udział w procesji, która przechodzi ulicami Valdemosy. Widok na kościół świętego Bartłomieja.
panorama miasteczka. Valdemosa leży na wysokości 700 metrów nad poziomem morza i jest najwyżej położonym miastem na Majorce. W Valdemosie w klasztorze kartuzów w celi numer 4 na przełomie 1838 i 1839 roku mieszkał Fryderyk Chopin z francuską pisarką George Sand. W klasztorze jest muzeum poświęcone słynnej parze. Corocznie w sierpniu w Valdemosie odbywa się festiwal chopinowski. Po śmierci króla Sancha I jego pałac w 1399 roku został przekazany kartuzom z Taragony, którzy zamienili pałac na klasztor. Kościół klasztorny w stylu gotyckim, przebudowywany w XVII i XVIII wieku, kiedy to dodano do kościoła wieżę pokrytą charakterystyczną niebiesko-turkusową dachówką. Bryła kościoła jest otoczona krużgankami łączącymi się z budynkami klasztornymi. Przy klasztorze są niewielkie ogrody króla Juana Carlosa. Na skraju ogrodów stoi popiersie Fryderyka Chopina. Zostało odsłonięte w 1998 roku przez królową Hiszpanii Zofię i Jolantę Kwaśniewską. Klasztor służył mnichom do 1835 roku, kiedy to przeszedł w ręce prywatne. Jeszcze rzut oka na panoramę Valdemosy i udajemy się do Palma de Mallorca.